Dawno temu w odległej krainie żyli sobie sąsiedzi, którzy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Nazywali się Kaj i Gerda. Kaj i Gerda posadzili przed swoimi domami róże, które były symbolem miłości do siebie. Róże rosły razem z nimi. Pod koniec jesieni nadeszła zima i całe miasto zakrył śnieg. Podczas chłodnych zimowych wieczorów Kaj i Gerda mieli największą radochę podczas słuchania bajek opowiadanych przez babcię Gerdy. Skąd śnieg i mróz się wziął? Zapytała Gerda. Z bardzo daleka. Odpowiedziała babcia i zaczęła opowiadać historię. Istniało królestwo przykryte lodem i śniegiem. Królowa śniegu żyła samotnie w lodowym zamku, stworzonym całkowicie przez jej magię. Królowa śniegu była piękna i doskonała jak lód. Ale królowa śniegu miała złe serce i wiele cudów było schowanych w lodowym i zimnym zamku. Lodowe lustro było jednym z nich. To przez nie zła królowa śniegu widziała wszystko i wszystkich na świecie. Właśnie wtedy Gerda zobaczyła, że królowa śniegu obserwowała ich przez okno. Kaj, babciu, zobaczcie, to królowa śniegu. Jestem pewny, że to tylko zmarznięty kot. Babciu, czy królowa śniegu naprawdę może tu przyjść? Niech tylko spróbuję. Wrzuciłbym ją do kominka i by stopniała, zostając królową wody. Obserwując ich przez lodowe lustro, królowa śniegu słyszała, co powiedział Kaj. Więc chcesz mnie wrzucić do kominka i zamienić w królową wody. Ha! Lodowe iskry! Lećcie z moimi mocami! Znajdźcie tego chłopca! Niech jego oczy i serce będą moje! Niech wszystko, co widzi, będzie złe, a miłość z jego serca niech przepadnie! Królowa śniegu rozkazała swoim lodowym iskierkom. Nagle burza śnieżna uderzyła w dom Gerdy. Lodowe iskry szybko zmierzały w jej kierunku. Kaj z ciekawości otworzył okno. Gerda krzyknęła szybko. Kaj, nie! Ale było już za późno. A, moje oczy! Coś mnie ukuło w oczy! A, moje serce! Co się dzieje? W tym momencie klątwa królowej śniegu przeszła na Kaja dzięki lodowym iskierkom. Jego oczy i serce dźgnięte zmieniły go w innego człowieka. Gerda zapytała go, co się stało, ale Kaj nakrzyczał na nią. Nic mi nie jest, zostaw mnie w spokoju. To było dziwne. Kaj nigdy nie był tak niemiły dla Gerdy przedtem. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nagle zaczął się tak zachowywać. Niemiłe zachowanie Kaja trwało nawet następnego ranka. Kiedy Kaj wziął swoje sanki ze swojego ogrodu, Gerda zapytała go, gdzie się wybiera. A on znów był niemiły. Wskoczył na swoje sanki i odjechał. Gerda pobiegła za nim, ale nie mogła go dogonić. Nagle znikąd pojawiła się królowa śniegu, a Kaj zaczął podążać za nią. Gerda była zaszokowana i nie mogła nic zrobić, ponieważ oboje zniknęli jej z oczu. Królowa śniegu zabrała go do swojego lodowego zamku. Gerda spędzała dnie przed swoim oknem, czekając na powrót Kaja. Dni i miesiące mijały i skończyła się zima. Niestety, po Kaju nie było nawet śladu. Nie mogąc dłużej czekać, Gerda postanowiła, że weźmie lusterko, które dostała od babci, i wyruszy na poszukiwania jej drogiego przyjaciela Kaja. Odważna Gerda przeszła wiele dróg i spytała wielu ludzi, czy widzieli lub spotkali Kaja. W końcu dotarła do brzegu rzeki.
Rozejrzała się, ale nie było tam nikogo, kogo można by było zapytać o Kaja. Zapytała rzeki, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nagle przyleciała do niej mewa. Rzeka na pewno ma odpowiedź, ale najpierw musisz jej dać prezent. Gerda wyciągnęła jej ukochany naszyjnik i położyła go na wodzie. Nagle wydarzył się cud i znikąd pojawiła się przed nią mała łódka. Gerda pomyślała, że to rzeka wynagrodziła ją za prezent. Jak tylko wskoczyła na łódkę, ta zaczęła płynąć sama. Łódka zawiozła ją na drugi brzeg. Tutaj był tajemniczy ogród, pełen kwiatów w kolorach tęczy. Gerda nigdy w życiu nie widziała tak pięknego ogrodu. Ale czegoś tu brakowało. Żaden z kwiatów nie miał zapachu. Po drugiej stronie ogrodu zobaczyła kobietę, która szła w jej stronę. Była właścicielką ogrodu. Witaj w mym pięknym ogrodzie, dziewczynko! Powitała Gerdę uśmiechem. I nagle zdała sobie sprawę, że znowu czuje zapach kwiatów. Bardzo przepraszam, że weszłam do pani ogrodu, powiedziała Gerda. Nic nie szkodzi. Chodź, kochanie. Cieszę się, że przyszłaś. Dawno nikt nie przybył do mojego ogrodu. Powiedz mi, co tu robisz całkiem sama? Gerda powiedziała, że szuka swojego przyjaciela Kaja. Zapytała, czy wie cokolwiek na jego temat. Ale staruszka odpowiedziała, że Gerda jest jedyną osobą, którą widziała. Naprawdę? W takim razie muszę już iść. Muszę znaleźć Kaja tak szybko, jak się da. Staruszka nie chciała, aby odeszła, więc zmyśliła kłamstwo. Powiedziałaś Kaj? Możliwe, że mogłam go gdzieś widzieć. Gerda powiedziała jej wszystko, ale kiedy usłyszała o królowej śniegu, bardzo się zmartwiła. Królowa śniegu? Niech ona się trzyma z daleka, zimna istota. Przez nią moje kwiaty nie pachniały przez lata. Nagle staruszka zachciała czesać włosy Gerdy. Gerda nie rozumiała dlaczego, ale staruszka nalegała. Mała Gerda zrozumiała, że miała magiczną szczotkę. Magiczna szczotka sprawiła, że Gerda zapomniała o wszystkim i została jej tylko radość. Staruszka nie była zła, zrobiła to tylko dla zabawy. Kiedy obudziła się ze swojego słodkiego snu, Gerda nic nie pamiętała, nawet tego, jak się tu znalazła i dlaczego tu jest. Ale kiedy zobaczyła róże na kapeluszu staruszki, zaczęła sobie przypominać wszystko. Żadna magia nie jest w stanie przeszkodzić prawdziwej miłości. Gerda nie wiedziała, jak długo była w ogrodzie snu, ale wszystkie jej wspomnienia wróciły. Natychmiast zawróciła do brzegu rzeki. Łódź dalej tam była, ale nie wiedziała, gdzie się udać i co robić. Nagle kruk zaczął latać nad jej głową, tak jakby chciał coś przekazać, więc Gerda zaczęła za nim podążać. Podążała za krukiem przez chwilę, aż dotarła do lodowych mórz. Na samym środku był stary statek piratów, do którego poleciał kruk i wylądował na nim. Gerda podążała za krukiem przez lodowe morze, aż dotarła na statek. Więc tak dostanę się do zamku królowej śniegu? Statkiem pirackim? Na mostku pojawili się piraci, a jedna z nich podeszła do Gerdy. Dostaniesz się tam, gdzie my, czyli nigdzie. W tym czasie królowa śniegu chciała sprawić, aby Kaj zapomniał o wszystkim, co pamięta. Udało jej się to w pewnym stopniu, jednak czegokolwiek by nie robiła, Kaj nie zapominał o Gerdzie. Gerda? Ach, Gerda! Wkrótce twoje serce zamieni się w lód i nie będziesz nic pamiętał!
Kiedy piratka dowiedziała się, że Kai jest więziony w zamku Królowej Śniegu, powiedziała Gerdzie, żeby lepiej o nim zapomniała, bo nie ma możliwości wydostania go stamtąd. Nie zapomnę, to mój najlepszy przyjaciel, muszę go uratować, odpowiedziała Gerda. Piratka nie rozumiała, dlaczego Gerda jest tak uparta. Właściwie to chciała się z nią zaprzyjaźnić i zostać razem na statku, ale Gerda była zbyt zdeterminowana, aby odnaleźć Kaja. Zrobię wszystko, aby go uratować! Z powodu braku przyjaciół, piratka doceniła upartość Gerdy i zdecydowała się jej pomóc. Następnego poranka piratka przyprowadziła Gerdzie renifera. To był najszybszy renifer w całym Śnieżnym Królestwie. I pokazała również Gerdzie drogę. Obiecaj mi, że jak dopadniesz tą lodową wiedźmę, to uratujesz też nasz statek. Obiecuję, przysługa za przysługę, odpowiedziała Gerda. Jadąc na reniferze, Gerda była w drodze. Najpierw musiała przemyśleć, jak mogłaby pokonać Królową Śniegu. Renifer miał jej pokazać, jak to zrobić. Po długiej podróży dotarli na biegun północny. Przywitał ich stary mędrzec. Więc w końcu przywiozłaś mi to lusterko. Gerda nie rozumiała, skąd mędrzec wie o jej lusterku. Nie zważając na nic, Gerda wiedziała, że przybyła do odpowiedniego miejsca, więc wyciągnęła lusterko i pokazała je mędrcowi. Mam pokonać Królową Śniegu tym? To jest magiczne lusterko. Pokazuje prawdę i tylko prawdę. Nawet jeśli jest ukryta gdzieś głęboko. Ponieważ nie ma nic silniejszego niż prawdziwa miłość, nasza prawdziwa siła pochodzi z miłości. Dzięki staremu mędrcowi Gerda dowiedziała się, kim była Królowa Śniegu. Jeśli potrafiłaby ujawnić prawdę, pokonałaby ją. Kiedyś Królowa Śniegu była dobrą dziewczynką, pełną miłości. Kiedy dotykała kwiatów, one zakwitały, a jej uśmiech był bardziej promienny niż słońce. Była wyjątkową i szczęśliwą dziewczynką o imieniu Lilia, ale wszyscy myśleli, że jest ona małą czarownicą i nie chcieli się z nią bawić ani z nią rozmawiać. Kiedy została całkiem sama, nie była już szczęśliwą dziewczynką. Zaczęła nienawidzić wszystko i wszystkich dookoła niej, aż pewnego dnia wypowiedziała życzenie. Niech wszyscy źli ludzie zamienią się w lód! Wtedy zbudowała zamek ze śniegu i żyła w nim z dala od wszystkich, samotnie, bez miłości i radości. Gerda dotarła do zamku Królowej Śniegu i weszła do środka. W rogu zobaczyła Kaja, który rzeźbił w lodzie. Jesteś tu! Znalazłam cię! Kaj, to ja, Gerda! Nie pamiętasz mnie? Kaj spojrzał na Gerdę, ale jej nie rozpoznał. Ha, jego serce, jak wszystko tutaj, zamieniło się w lód. Gerda nie przejmowała się tym, co mówi Królowa Śniegu. Zostaw go! On należy teraz do mnie. Ciebie również zamienię w lód. Nie, nie uda ci się. Kaj! Kocham cię! Kaj powoli zaczął sobie przypominać. Gerda? Tak, teraz pamiętam. Wściekła Królowa Śniegu strzeliła różdżką z prędkością światła i rzuciła lodową klątwę. W tym samym momencie Gerda wyciągnęła swoje lusterko i trzymała jak tarczę. Kiedy klątwa uderzyła w nie, po prostu zniknęła. Nadszedł czas. Królowa Śniegu spojrzała w lusterko Gerdy i nie widziała tam swojego odbicia, tylko twarz małej dziewczynki o imieniu Lilia. Nagle Królowa Śniegu powróciła do jej prawdziwej postaci, małej kochanej Lili. Bardzo ci dziękuję. Teraz wiem, kim naprawdę jestem. Znów jestem wolna. Żegnajcie. Kaj i Gerda spojrzeli na siebie z uśmiechem.
Od teraz nigdy nie będą się rozstawać i będą zawsze razem. Dokładnie tak, jak ich róże posadzone w ogrodach przed domem. Dawno temu żył sobie pewien lekarz o imieniu Gulliver. Nadszedł czas, kiedy nie było już pracy w mieście, więc Gulliver znalazł posadę na statku. W ten sposób zaczął swoje nowe życie na morzu. Pierwsze kilka dni minęło całkiem dobrze. Przyzwyczajał się do swojego nowego życia na statku. Niestety pewnego dnia rozpętał się sztorm. Po wielu godzinach walki z falami, statek w końcu się przewrócił. Gulliver i załoga na szczęście znaleźli łódkę, w której opuścili statek, zanim zatonął. Po chwili ich wielki statek zatonął i całkiem zniknął. Nie mogli się utrzymać w małej łódce za długo. Po chwili wielka fala uderzyła prosto w nich i tak jak statek, łódka również się przewróciła. Woda wyrzuciła ich daleko od siebie. Gulliver godzinami próbował utrzymać się na wodzie i starał się przeżyć. W końcu prądy morskie pomogły mu dostać się na brzeg, ale był wykończony. Nie miał pojęcia, gdzie jest. Poza tym nie miał siły pomyśleć. Zemdlał na środku plaży. Kiedy się obudził, zauważył, że jest związany od stóp po głowę. Był otoczony przez ludzi malutkich jak jego dłoń. Z zachwytem Gulliver spoglądał na tych malutkich ludzi, tak samo jak oni patrzyli na niego. Nagle Gulliver poczuł łaskotanie na całym ciele. Kiedy podniósł głowę i spojrzał, co się dzieje, zauważył, że całe ciało było pokryte maluteńkimi strzałami. Przerażeni mali ludzie strzelali do niego z łuków. Proszę, przestańcie! Nie skrzywdzę was, spokojnie! Kilka dni trzymali go na plaży całego związanego. Dawali mu jedzenie oraz wodę. Po kilku dniach przywiązali go do wielkiego powozu, który był ciągnięty przez dziesiątki malutkich koni. Zabrali go do malutkiego miasta w krainie Liliputów. Gulliver mógł się zatrzymać w największym budynku, jednak nawet do niego musiał wejść na czworaka. Widząc, że Gulliver nie chciał nikomu zrobić krzywdy, zdecydowali się przedstawić go królowi. Gulliver spotkał się z królem Liliputów. Król pozwolił mu zostać, ale w zamian musiał wykonywać pracę i pomagać innym mieszkańcom tak bardzo, jak tylko potrafił. Gulliver podpisał pewien dokument, w którym było napisane, co może robić, a czego nie. Na przykład, jeśli chciał podnieść kogoś rękami, musiał zapytać o zgodę. Pod tymi warunkami Gulliver zaczął żyć w krainie Liliputów. Pomagał naprawiać budynki i nosił wodę mieszkańcom. Po wielu dniach dowiedział się o wielkim problemie Liliputów. Sąsiednie królestwo wysłało wojsko, aby przejąć krainę Liliputów. Aby się obronić, wszyscy szykowali się do wojny. Gulliver podszedł do króla i zaproponował pomoc. Jeśli chcesz, mogę wam pomóc, wasza wysokość. Król był szczęśliwy. Najpierw mu podziękował, a potem przyjął ofertę pomocy. W tym czasie sąsiednie królestwo kończyło przygotowanie okrętów. Czekali na rozkaz, aby uderzyć. Te wieści zaniepokoiły całe miasto, ale dla Gullivera to było zbyt proste. Poprosił, aby znaleźli mu tyle liny, ile mogą znaleźć, i przynieśli mu ją.
Gulliver połączył wszystkie sznury, które otrzymał w jedną wielką, mocną linę. W środku nocy wziął swoją wielką linę i przeszedł na drugą stronę brzegu. Niezauważony przez wrogów, doszedł do portu po drugiej stronie. Związał wszystkie statki pełne żołnierzy swoją liną i zaciągnął je do brzegu Liliputów. Ludzie czekający na niego w porcie byli przeszczęśliwi. Uwięzili wrogich żołnierzy. Teraz nie bali się ataku ze strony wrogiego królestwa. Król podziękował Gulliverowi i dał mu medal. Gulliver był bardzo szczęśliwy, gdyż otrzymał zaufanie króla. Jakiś czas później wybuchł pożar w zamku. Kiedy Gulliver usłyszał o nim, pobiegł do morza i napełnił jeden ze statków wodą. Udał się do zamku i ugasił pożar natychmiastowo. Gulliver i król dogadywali się bardzo dobrze. Zanim król podjął jakąkolwiek decyzję, zawsze najpierw pytał Gullivera. Oczywiście to nie spodobało się innym doradcom króla. Byli o niego zazdrośni. Wasza wysokość, słyszeliśmy, że Gulliver planuje przejąć władzę i zająć twoje miejsce jako króla Liliputów. Naprawdę? Tak, mój królu. Wszyscy wiemy, jaki jest potężny. Nie obronimy się sami przed nim, jeśli nas zaatakuje. Nie możemy żyć w strachu. Ludzie również są u jego stóp. Króla przekonało to, co mówili doradcy i postanowił ukarać Gullivera. Zważając na to, co dla nas zrobił, nie skażemy go na śmierć. Zasłonimy mu oczy, zabronimy wchodzić do miasta, a jedzenie będzie miał ograniczone. Kiedy jeden z robotników na zamku usłyszał decyzję króla, pobiegł szybko do Gullivera i wszystko mu powiedział, ponieważ bardzo go lubił. Mogę porozmawiać z królem i zmienić jego zdanie. Ale decyzja już zapadła, a król nie zamierzał zmienić zdania. Gulliver zrozumiał, że jedynym wyjściem będzie opuszczenie krainy. W nocy, zabierając statki wroga, Gulliver udał się na drugą wyspę. Szedł i płynął, aż w końcu dotarł do wyspy, o której mówili, że to wrogowie. Gulliver oddał im okręty, a oni zrozumieli, że nie był dla nich zagrożeniem. Wraz ze sługą Gulliver spotkał się z ich królem. Przywitano go z szacunkiem. Gulliver opowiedział całą historię o tym, co się wydarzyło. Król powiedział, że może zostać tak długo, jak tylko chce. Gulliver był zdziwiony gestem króla. Po tym, jak pojmał ich statki, ponieważ nie widział takiego zachowania w krainie Liliputów. Gulliver nocami siedział na plaży, ponieważ żaden dom nie był dostatecznie duży dla niego. Liliputy myślały, że to królestwo jest wrogie, ale to dobrzy ludzie. Pewnego dnia, kiedy spacerował, znalazł wrak łódki. To była dokładnie ta łódka, którą płynął, kiedy zatonął jego statek. Widocznie nasza łódka wylądowała tutaj, jak się rozbiliśmy. Natychmiast pobiegł do króla. Król wysłał tylu robotników, ilu potrzebował. Wszyscy zaczęli naprawiać łódź. Po kilku dniach łódka była gotowa do wypłynięcia. Gulliver był bardzo szczęśliwy, że mógł opuścić królestwo malutkich ludzi i udać się do domu. Podziękował królowi i jego ludziom, którzy go ugościli. Niestety czekała go ciężka przeprawa przez ocean w tej małej łódce. Nawet najmniejszy sztorm przewróci moją łódkę. Po kilku dniach na oceanie zauważył wielki statek. Zaczął wołać o pomoc. Hej! Tutaj! Pomóżcie mi! Hej! W końcu go usłyszeli.
podpłynęli do malutkiej łódki i zabrali Gullivera na statek. W końcu Gulliver był bezpieczny. Bardzo pragnął opowiedzieć o tym, co mu się przydarzyło. O malutkich ludziach, krainie Liliputów i dwóch królach w dwóch królestwach. Ale zastanawiał się, kto mu w to wszystko uwierzy. Gulliver czuł się bardzo szczęśliwy, wiedząc, że płynie do domu i swojej rodziny. Wiedział też, że czekają na niego kolejne wielkie przygody gdzieś na bezkresnym oceanie.